Dzień dobry. Znowu na zadupiu. Jedyne 31 stopni. Jest mielutko. Już byłem we Foliaku, co zaraz pokażę. Tam było jedyne 35. Już było jeszcze fajniej. W dzisiejszym odcinku bardzo mocno wspieramy gospodarkę Chińskiej Republiki Ludowej, czyli został zakupiony kolejny zawór w tę stronę, w tę. Dla odmiany ten działa tak jak trzeba. Oraz wreszcie została zakupiona fotopułapka zamiast tamtej, która się ciągle psuła. Tym razem jakaś tam trochę lepsza. Tu napiszę model, jakiś tam bardzo mocno polecany na grupkach na Facebooku. Te trało jakieś. I mam nadzieję, że w końcu będzie dobrze, bo nie przyjanuszowałem. Także jak coś się tam nagra, to za parę filmów będą jakieś urywki z kamerki. Co dzisiaj? Tutaj sobie leci. Jeszcze dam mu z pół godziny i zacznę go napełniać z powrotem. W międzyczasie idę trochę poplewić szparagi i dynie, które też podleję mocno dzisiaj i zaściółkuję. I chyba będę spadał. Nie widzę sensu kosić, bo zdycham potem cały dzień, a jak przyjeżdżam następnym razem, to i tak jest tak samo jak było. Pokrzywy już wyższe ode mnie, chyba nie ma jej w kadrze. No, dobra. Idę se robić. Kurwa, jak gorąco. I pokażę potem, co zrobiłem. Z zaworem Zero Pressure wszystko chodzi, jak trzeba. Na razie jest włączony po prostu na włączony, żeby się podlało. Już tam z 20 litrów zeszło. Chcę, żeby wlał przynajmniej ze 100 litrów. W Foliaku 35 stopni, także chętnie tam wszedłem i ogarnąłem pomidory. Tyle o ile. Podlewa się tu coś. Czy tu kapie, czy nie kapie? Kapie. Ogólnie ogródek wygląda teraz tak. Nawet za bardzo nie chcę mi się z tym nic zrobić. I dzisiaj na pewno nie zrobię. Tyle wody napadało od ostatniego razu, czyli raczej podlewać tutaj nic nie trzeba za bardzo. Ziemniaki trochę zaściółkuję bardziej. A nie, szparagi może podleję, jak trochę słońce zajdzie. I chyba jeszcze dynię też podleję trochę i zaściółkuję. Idę teraz zobaczyć, jak jodła. I jodła, i drzewa w sadzie wyglądają ok. No ale takich upałów to jest dopiero drugi dzień. A wiem, że wcześniej dużo padało. Także może po prostu jeszcze ich nie ruszyło. Karton jest wilgotny, więc pod spodem też wilgotno. Ściółka daje radę chyba. No nie będę już jej podlewał. Przez godzinę schodzi jakieś 50 litrów towaru. Także powolutku to kapie. Myślę, że będę ustawiał podlewanie raz na 3 dni na 2 godziny. Raz na 3 dni około 100 litrów zleci. To i tak więcej niż teraz dostawały, bo dostawały trochę ponad 100 litrów raz na ponad tydzień, jak tu przyjeżdżałem. Także powinny być zadowolone. Jeszcze trochę tu zejdzie i zacznę dolewać. A naprzeciwko zadupia dzisiaj siano kosy.
Także jest dobrze. A idziemy wpierdolić. Dynie podlane, zaściółkowane siankiem. Wlałem im jeszcze 20 litrów gnojówy z pokrzywy. Drugie 20 litrów poszło pod pomidory. Tutaj trochę tam wypielone szparagi, ale też nie aż tak. I zaściółkowane i podlane. O, ziemniaki też tutaj, ten rząd zaściółkowałem mocniej, bo tu było jakoś cienko. Tutaj przykryte więcej folią, bo masakra. Chyba tą ścieżkę też potem przykryję na jakiś miesiąc czy dwa i wysypię zrębkę od nowa, bo kartony szybko się poddają. Także może jak to najpierw przyduszę folią, to potem będzie łatwiej tym kartonom. I teraz tylko idę, ponoszę z 200 litrów wody i zawijam stąd. Zobaczę, czy pomidory się trochę podniosły po tym podlaniu. O, powiedzmy. Chyba dzisiaj to im jeszcze dam jakiegoś gratisa sam konewką. Tutaj o, tu sobie jeszcze chwycę wiadro. Dorobiłem taką półkę. Tam ją widać. I mogę sobie na niej postawić wiadro. Dzięki temu mogę dwa wiadra sam wnieść po drabinie. I jest dużo szybciej. Że biorę się za to. Ostatnia misja. Dzida. No i tak 50 razy i mauzer pełny. Ale dzisiaj 50 razy nie będę chodził. Byłem 3, pójdę jeszcze ze 3 i starczy chyba do następnego przyjazdu. Nie ma co szaleć. Pomyślałem, że może 20 bym nosił, ale chyba bym się zesrał, a nie wsadził tam tej 20 na górę tak jedną ręką. Także muszę chyba zjeść te wszystkie pomidory, żeby trochę urosnąć i wtedy będzie dwa razy szybciej. To już nie będę zanudzał tym noszeniem. Zakończę w tym momencie. Uważam ten projekt za skończony i udany. Jakbym zrobił od razu research, wiedział jaki zawór kupić, to byłoby jeszcze lepiej. Ale nie byłbym sobą, gdybym tak zrobił. Jedyne co jeszcze zostało, to owinięcie mauzera czarnym streczem i to będzie finish. Ta półeczka miała być porządniejsza, ale niestety taka byle jaka daje radę, więc już taka zostanie. Tak, dziękuję za uwagę i do widzenia.